Skąd tak duże wzrosty na rynku kryptowalut, na co zwrócić uwagę podczas altcoin season oraz największy news w historii bitcoina? Cześć z tej Strony Piotr, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy kilka bardzo ważnych tematów związanych bezpośrednio z regulacjami i adopcją bitcoina i kryptowalut. Na rynku w ciągu ostatnich zaledwie kilku dni wydarzyło się bardzo dużo i bardzo mocnych. Rzeczy, o których koniecznie musisz wiedzieć, niezależnie od tego, czy już inwestujesz w kryptowaluty, czy też kryptowalutom wciąż się przyglądasz. Ponieważ dzisiaj na właśnie kryptowaluty spada zupełnie nowe światło. Jakie to jest światło? Za chwilę do tego przejdziemy. Jeżeli na kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś zwiększyć swoją wiedzę właśnie w tematyce kryptowalut, kliknij teraz subskrypcję, kliknij teraz dzwoneczek, żeby nie przegapiać najnowszych powiadomień o najnowszych materiałach. Natomiast już Standardowo, zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, co zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek, zanim przejdziemy do głównych materiałów, które dla Was dzisiaj przygotowałem, spójrzmy szybko na CoinMarketCap. Dominacja Bitcoina wciąż spada względem altcoinów, czyli wciąż oczywiście altcoin season się utrzymuje. Sprawdzimy wykres altcoinów i sprawdzimy, gdzie szukać oporów i wsparć i na jakie momenty konkretnie uważać. Myślę, że jeżeli trzymasz altcoiny, te informacje bardzo Ci się przydadzą. Natomiast jeżeli spojrzymy na pierwszą setkę na CoinMarketCap, widzimy bitcoiny 9,5 tysiąca dolarów. Ethereum prawie 10% do przodu. Dlaczego? Także dzisiaj o tym porozmawiamy, ponieważ są ku temu bardzo konkretne powody. Tak samo są konkretne powody do tego, dlaczego dzisiaj cena Bitcoina rośnie. Jeżeli spojrzymy na wszystkie kryptowaluty, zdecydowanie widzimy ponownie, że DeFi, rządzie, zdecentralizowane finanse, kryptowaluty właśnie w tej niszy wciąż przeżywają bardzo mocną hossę. Kiedy to się skończy? Myślę, że może to jeszcze potrwać, zwłaszcza patrząc na informacje, jakie dzisiaj do nas Płynął Flexacoin 40%, tylko dzisiaj, Maker 12%, Digibyte 11%, Reserve Rights 10%, Reserve Rights miał ostatnio bardzo mocny rajd do prawie 150 satoshi, na tym kanale kupowaliśmy Reserve Rights podczas naszej Serii co weekendowej poniżej 30 Satoshi i naprawdę Reserve daje nam bardzo dobrze zarobić. Jednak pamiętaj, zawsze trzeba mieć strategię i nie napalać się za bardzo, ponieważ nic nie rośnie do nieba. Inne kryptowaluty, także w większości na zielono, więc zdecydowanie gratulacje dla tych osób, które dzisiaj mają w swoim portfelu, w swoim blockfolio bardzo dobre. Wyniki. Przejdźmy jednak do wykresu Bitcoina, ponieważ tutaj wydarzyły się dwie bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, przebiliśmy się tutaj z tego trendu spadkowego, który wyznaczyły nam te szczyty, które utworzyły nam właśnie ten tutaj trend spadkowy. Więc mieliśmy Klasyczne wybicie, następnie retest, i polecieliśmy ponownie do góry. Jest to pierwsza bardzo ważna rzecz, która, oczywiście, jest bardzo pozytywna dla Bitcoina. Teraz trochę analizy technicznej. Za chwilę analiza fundamentalna, ponieważ tam dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. I te dwie rzeczy ze sobą się bezpośrednio łączą. Natomiast, jeżeli spojrzymy bliżej, możemy zauważyć, że ten długoterminowy opór, który mieliśmy na poziomie 9400-9500 dolarów, także właśnie został. Przebity i mamy teraz swojego rodzaju retest, bardzo ważny poziom 9500 dolarów. Jeżeli to wybronimy, pójdziemy do góry, myślę bardzo szybko znajdziemy się właśnie w poprzednich szczytach i poziom 10300-10500 dolarów, który tak jest przez wiele osób obserwowany, także niedługo będzie testowany. Póki co, bardzo mocny, bardzo fajny ruch na Bitcoinie. Przebicie naszych poprzednich oporów, zarówno tych tutaj, które widzimy na poziomie 9400, ale także tego trendu spadkowego. Więc dla tych wszystkich, którzy tradują, którzy mieli pozycję na Longa, gratulacje, ponieważ do zgarnięcia było błędnych kilka. Natomiast pamiętajcie, jeżeli chodzi o bitcoina, patrzymy długoterminowo. Mamy tu interwał tygodniowy, i ten tutaj trend spadkowy, który jest wyznaczany od prawie tysiąca dni, właśnie jest ponownie testowany bardzo mocną zieloną świecą. Więc póki co jest to jeden z najważniejszych momentów w historii bitcoina. A patrząc na cykliczność bitcoina, doświadczaliśmy już tego dwukrotnie. Mieliśmy teraz trzeci halving, i po raz trzeci sytuacja się powtarza. Moim zdaniem, prędzej czy później, raczej wcześniej niż później, ta linia tutaj trendu spadkowego zostanie przebita. Bitcoin będzie testował 10,5 tysiąca dolarów i zaczniemy pomału rajd w górę. Jednak póki co trwa altcoin season i też sprawdźmy jak wygląda wykres dominacji Bitcoin nad altcoinami, jednak to za chwilę, najpierw na szybko wykres Ethereum, ponieważ tutaj tak samo wybiliśmy się z długoterminowego tego trójkąta symetrycznego, który nam się tutaj tworzył i jak możecie zauważyć na obecną chwilę 264 dolary za jednego Ethereum, więc z punktu widzenia analizy technicznej Ethereum także wygląda bardzo, bardzo dobrze, a dodatkowo za chwilę kilka informacji, które mogą rzucić nieco więcej światła na to, dlaczego mamy swego rodzaju pompkę właśnie na Ethereum, ponieważ 10% na kryptowalucie, która jest numerem 2 na CoinMarketCap jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry. Wynik. jednak wciąż krypto jest we wczesnej fazie rozwoju i wciąż te wolumeny, wciąż ta płynność na tym rynku jest stosunkowo niska do rynków tradycyjnych. Więc dla osób, które są dłużej, oczywiście te wahania są jak najbardziej normalne, jednak dla osób nowych musisz wiedzieć, że po prostu się one zdarzają dość często. Jednak na kryptowalutach stop 10 już nie tak często jak idąc w Coin Market Cap coraz, coraz Niżej. Natomiast patrząc na dominację Bitcoina 63% zostało przebite, jednak walczymy właśnie na tym poziomie. Dokładnie tak jak rozmawialiśmy, dokładnie jak rysowaliśmy nasze poprzednie tutaj opory i wsparcia. Widzimy tutaj właśnie na poziomie 62, między 62 a 63 mamy bardzo silne wsparcie, które wcześniej było już wielokrotnie oporem, ale także było już wcześniej wsparciem, więc ten moment, jeżeli tutaj dojdziemy, a prawdopodobnie dojdziemy, ponieważ jak widzimy, hossa na altcoinach trwa, jednak altcoiny swoją pozycję wzmacniają coraz, coraz mocniej. Będziemy niedługo testować właśnie ten poziom. I ten poziom, z mojej perspektywy, będzie to poziom, gdzie częściowo, z części swoich altcoinów, tam gdzie mam zadowalające zyski i zgadza się to z moją strategią, będę realizował część swoich zysków. Oczywiście, patrząc długoterminowo, jeżeli faktycznie uważacie, że altcoin season dopiero się rozpoczyna i faktycznie mielibyście w tym momencie rację. Przed nami jeszcze bardzo długa droga w dół, właśnie w zwiększaniu się dominacji altcoinów nad bitcoinem, ponieważ wcześniej ATH było to 35%, właściwie ATH dla altcoinów było to 65% dominacji nad całym Rynkiem, więc naprawdę przed nami jeszcze duża, duża droga. I z mojej perspektywy, wcześniej czy później ponownie doświadczymy właśnie takiego dużego altcoin season. Czy jest to ten, czy zaliczymy tutaj odbicie, co mogłoby się nam przełożyć i złożyć razem? W jednym momencie, z właśnie z wybiciem się bitcoina ku górze, zobaczymy, będziemy obserwować. Będę was o tym informował i o tym, co ja dalej na tym rynku będę robić. Póki co, część swoich zysków zrealizowałem właśnie na RSR, ponieważ mieliśmy naprawdę bardzo duże wybicie oraz dokonałem kilka krótkoterminowych zagrań, zakupów na właśnie niektórych kryptowalutach z DeFi, takich jak Band czy Kawa, tak aby po prostu swojego bitcoina pomnożyć. I póki co, w zaledwie tydzień czasu naprawdę idzie bardzo, bardzo dobrze. Jednak. Póki trwa ta hosa, póki trwa ten mocny ruch w dół, jeżeli chodzi o spadek dominacji Bitcoina, te pozycje dalej będę... Trzymał. Jednak się powtórzę, ten poziom, który tutaj widzicie, jest to z mojej perspektywy poziom na obecną chwilę kluczowy do potwierdzenia tego, czy będziemy kontynuować altcoin season, czy faktycznie w tym momencie się odbijemy, i jednak to będzie następnie czas bitcoina. A czas bitcoina jak najbardziej może nadchodzić, ponieważ teraz podzielę się z Tobą informacją, która z mojej perspektywy jest najważniejszą informacją, jaka dotarła do nas z rynku kryptowalut. Ever. Do tej pory nie mieliśmy jeszcze tak mocnej informacji, pozytywnej informacji dla całego rynku kryptowalut, ponieważ do tej pory i właściwie wciąż jeszcze jesteśmy na tym etapie, gdzie nie jesteśmy do końca pewni, co się wydarzy za rok, za dwa, za trzy, za pięć z regulacjami dotyczącymi kryptowalut. Wielu z Was się zastanawia, tak samo ja nie jestem pewien tego, co się wydarzy docelowo z rynkiem kryptowalut. Moim zdaniem, będzie on uregulowany wcześniej czy później, ponieważ tego ruchu kryptowalut po prostu nie da się już dzisiaj zatrzymać. I coraz więcej oczywiście płynie do nas przesłanek do tego, aby myśleć, że jednak rządy oraz banki bardziej przychylnym okiem patrzą na kryptowaluty. A widząc takie informacje jak ta, moim zdaniem dostajemy coraz większe, coraz bardziej jasne, zielone światło. O co dokładnie chodzi? Banki w Stanach Zjednoczonych w końcu mogą udzielać usług kryptowalutowych dla swoich klientów. Jest to informacja bezpośrednio od rządowych regulatorów. Czyli wyobraź sobie, że tak naprawdę konsekwencją Takiej regulacji jest to, że rynek kryptowalut zostanie przedstawiony zupełnie innej grupie ludzi. Grupie ludzi, którzy o kryptowalutach być może słyszeli, nie byli pewni, co to jest, słyszeli, że tam ceny bardzo mocno się wahają, że Bitcoin był 20 tysięcy dolarów, potem spadł do 3 tysięcy dolarów, że jest to ryzykowne i tak dalej, tak dalej. Jednak jeżeli Twój bank wyjdzie do ciebie z ofertą, że on może dla Ciebie Twoje kryptowaluty. Przytrzymać. Ponieważ Ty nie jesteś w stanie sam tego zrobić lub po prostu się obawiasz, nie rozumiesz tego, będzie taka właśnie możliwość. I o tyle, o ile, z mojej perspektywy, ja nie zamierzam udzielać swoich kryptowalut właśnie bankom, ponieważ zdaję sobie sprawę, czym w ogóle fundamentalnie są kryptowaluty i dlaczego warto je trzymać po prostu samemu. O tyle jednak jestem pewien tego, że na rynku będzie mnóstwo osób, które będą chcieli skorzystać właśnie z takich opcji. Ponieważ jeżeli twój bank wyjdzie do ciebie z propozycją i powie ci, że możesz kupić nawet u nich kryptowaluty, możesz tam trzymać kryptowaluty, one są ubezpieczone, ich nie stracisz, nie zostaną one zhakowane, moim zdaniem będzie to całkiem, całkiem ciekawa propozycja. A tym bardziej, że jeżeli banki zmienią swój paradygmat i nie będą kryptowaluty już hejtowane, tak jak to miało miejsce już wielokrotnie, Przeszłości, narracja pracowników banków także się zmieni, kiedy pójdziesz następnym razem odwiedzić swojego ulubionego przedstawiciela w Twojej. Placówce, który tym razem oprócz obligacji, który tym razem oprócz kredytu zaoferuje tobie także możliwości związane z kryptowalutami. Więc z tej perspektywy ogromne, ogromne zielone światło. Ja osobiście nie zamierzam dawać swoich kryptowalut bankom. Mam nadzieję, że ty też nie. Mam nadzieję, że zaopatrzyłeś się w portfel sprzętowy i nauczyłeś się z niego korzystać. Jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Nagrałem materiał o tym, jak to dokładnie zrobić, ponieważ pamiętaj, na koniec dnia nie twoje klucze. Nie twoje kryptowaluty. I to samo dotyczy się giełd kryptowalut, i z mojej perspektywy będzie tyczyło się dokładnie to samo do banków. Jednak fakt faktem, dzięki takim właśnie zagraniom, dzięki takim regulacjom, zdecydowanie dużo nowych osób po prostu zostanie przedstawionych. Do kryptowalut, dla kryptowalut, które zostaną przedstawione w zupełnie nowym świetle, ponieważ jeżeli banki będą miały produkty związane z kryptowalutami, już raczej nie będą mówić, że to jest zło ostateczne. Kolejna informacja bardzo pozytywna dla rynku kryptowalut jest to, że Mastercard w końcu podpisuje bezpośredni kontrakt z firmą Wirex, czyli z pierwszą firmą kryptowalutową, która oferuje takie właśnie usługi usługi, karty, którą, dzięki której możesz po prostu używać swoich kryptowalut. Do tej pory. Firmy kryptowalutowe, mam nadzieję, że znasz takie firmy jak na przykład crypto.com, które także oferują opcje posiadania. Kart. jednak cała ta umowa idzie przez pośrednika, tak samo wiele innych firm starają się wypuścić własne karty, musi iść przez pośredników. Tacy pośrednicy mają własne licencje, a czym więcej ogniw w tym łańcuchu, tym większe prawdopodobieństwo, że ten deal finalnie nie wypali, a już na pewno czym więcej tych ogniw, tym komplikacji po drodze będzie dużo, dużo więcej. Więc z tej perspektywy połączenie się po raz pierwszy MasterCard bezpośrednio z firmą kryptowalutową, bez żadnych pośredników jest to coś naprawdę bardzo, bardzo dużego. I dlaczego MasterCard? Ponieważ Visa do tej pory odmawiała swoim klientom, potencjalnym klientom, właśnie firmom kryptowalutowym, wypuszczenia właśnie Kart. Więc Mastercard wydaje mi się, że chcą po prostu zająć swoją pozycję na rynku. A jeżeli połączymy to z tym, co się dzieje w bankach i, z, i w regulacjach, moim zdaniem wszystko zaczyna się składać w bardzo ciekawy wniosek, który jednak sam musisz dla siebie sprecyzować. Jeżeli chodzi o Ethereum, mamy informacje, dane bezpośrednio z blockchaina, ponieważ dzięki właśnie blockchainowi możemy takie dane mieć i mieć pewność, że są one w 100% transparentne. W ciągu zaledwie ostatnich trzech dni top 100 portfeli Ethereum przelało na giełdy 182 miliony dolarów właśnie w Ethereum. 700 tysięcy Ethereum wpłynęło na giełdy. I teraz jak możemy zauważyć na obecną chwilę oczywiście mamy pompę na Ethereum, co oczywiście mówi nam, że te Ethereum są dzisiaj używane do tradingu, a nie do zrzutu. Jednak chciałbym, żebyś w takich momentach był bardzo, bardzo ostrożny, ponieważ duża ilość kryptowalut, które wraca na giełdy, może się skończyć w pewnym momencie zrzutem. Więc póki co bardzo pozytywnie z punktu widzenia analizy technicznej, bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o fundamenty. Jednak mając takie informacje, po prostu pamiętaj, żeby ustawiać swoje stop lossy, ponieważ na tym rynku jeszcze może być różnie. Natomiast kolejnym powodem fundamentalnym, bardzo mocnym dla Ethereum, jest to, że mamy oficjalną datę testnetu i to jest data finałowa, czyli ma się wydarzyć na pewno, ponieważ daty testnetu dla Ethereum były przekładane już wielo, wielo, wielokrotnie. Tym razem ma to być ostateczna już data 4 sierpień, więc z tego powodu jak najbardziej Ethereum zdobywa zupełnie nową atencję. A po kolejnych trzech miesiącach mamy wejść już na mainnet, więc myślę że z Ethereum może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. A biorąc pod uwagę fakt, że jest to fundament całego DeFi, z tej perspektywy można powiedzieć, że Ethereum jeszcze jest naprawdę bardzo, bardzo Niedoszacowane. Nie wiem jak Wy, ja oczywiście Ethereum także hodluję, jeszcze Ethereum cały czas dokupuje uśredniam cenę zakupu, jednak biorąc pod uwagę wydarzenia, które szykują się na Ethereum, biorąc pod uwagę to, jak rozwija się DeFi, moim zdaniem Ethereum jeszcze w tym roku może osiągnąć bardzo ciekawe poziomy. Jednak nic nie jest tak do końca kolorowe, jak się może wydawać. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o tym, że Rosja planuje po raz kolejny zbanować całkowicie kryptowaluty i tutaj płyną do nas nie do końca tak kolorowe Informacje, ponieważ mamy dzisiaj potwierdzenie, że faktycznie Rosja wprowadza bardzo duże ograniczenia, ponieważ w Rosji nie będzie można za kryptowaluty kupić zupełnie nic, przynajmniej na obecną chwilę. Jednak, co ciekawe, nowe prawo w Rosji mówi nam, że jednak będziemy mogli hodlować bitcoina hodlować kryptowaluty będąc w Rosji, więc mamy takie rozwiązanie pół na pół. Jednak myślę, widząc długoterminowo w jakim kierunku idzie świat, w jakim kierunku idą Stany Zjednoczone, a dobrze sobie mam nadzieję zdajesz sprawę z tego, że Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny są to kraje, które jednak ze sobą rywalizują. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, zdecydowanie wszystkim im zależy, aby także zająć tutaj bardzo dobrą pozycję, więc wszystkie rzeczy, które dzisiaj Widzisz i o których przede wszystkim słyszysz z wiadomości chociażby, trzeba brać, że szczyptą soli. Musimy zwracać przede wszystkim uwagę na to, co robią poszczególne rządy i co robią poszczególne instytucje, ponieważ jest takie przysłowie, jeżeli chodzi właśnie o inwestowanie, jeżeli chodzi o informacje płynące przez media, że nie patrz. Na to, nie patrz na to, co mówią, tylko patrz na to, co robią. I z tej perspektywy można wyciągać bardzo ciekawe wnioski. A dzisiaj, widząc to, że od 2018 roku okazuje się, że Jamie Dimon z JP Morgan spotykał się z CEO Coinbase'a, że dzisiaj JP Morgan wychodzi z produktami, z usługami do tego, aby świadczyć je firmom kryptowalutowym, z mojej perspektywy będzie na rynku bardzo, bardzo ciekawie, ponieważ na rynku mamy dzisiaj trzy rodzaje Klientów. Przede wszystkim na pierwszy ogień jesteśmy my, czyli klienci detaliczni. Następnie mamy kryptowalutowe giełdy. I trzeci klient, bardzo, bardzo duży sektor, który jest dzisiaj niezagospodarowany jeszcze przez nikogo, są to oczywiście firmy zwykłe kryptowalutowe. I dzisiaj banki z tej perspektywy, nie tylko moim zdaniem, będą chcieli udzielać usług. Takim właśnie firmom, ale będą takie firmy przejmować. I z tej perspektywy obserwujcie po prostu, co na rynku się dzieje, obserwujcie, jak zagrywają banki dzisiaj na rynku kryptowalut, ponieważ to jasno nam pokazuje, w którym kierunku idziemy, jeżeli chodzi o adopcję. Kryptowalut. Pomimo tego, że wszystko wskazuje na to, że czekają nas bardzo dobre czasy na rynku kryptowalut, pamiętaj, aby realizować swoją własną strategię. A jeżeli jeszcze takiej strategii nie masz i chciałbyś poznać indykatory, które mogą ci pomóc w zrobieniu takiej właśnie strategii, łap teraz materiał, który pokaże Tobie pięć indykatorów, które pomogą Tobie poruszyć się na tym rynku dużo, dużo bardziej, a przede wszystkim pomogą Ci stworzyć pewien plan tego, kiedy z tego rynku wyjść. Natomiast no te na nowszy wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!